Cześć, z tej strony Agnieszka z projektu Anna Lucia. Jestem autorką tej serii książek. Dzisiaj będę omawiać, pojawił się taki nowy pomysł, żeby czytać Wam po fragmencie te nasze książeczki i omawiać, wypisywać sobie najważniejsze wokabulario z każdej strony. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Na pewno każdej osobie na poziomie początkującym przyda się coś takiego. Ważne jest, pamiętajcie, słuchanie, czytanie, powtarzanie danych zwrotów. Nie chodzi o to, żeby uczyć się na pamięć wszystkiego. Ważne jest to, żeby poprzez wielokrotność powtórzeń zapamiętywać różne rzeczy. Dlatego raz w tygodniu postanowiłam nagrywać dla Was po fragmencie mojej książki i dzięki temu będziecie zawsze mogli do tego wrócić, powtórzyć wokabulario, także będą słownictwa. Zaczniemy sobie od tej książeczki Anna Lucia Cambia la Vida, z wydania drugie, poprawione i rozszerzone. I pojawiło się tutaj sporo zmian, są kody QR, w których tłumaczę gramatyczne zagadnienia, oczywiście wybrane zagadnienia gramatyczne. Jak i na każdej stronie jest tekst oraz odmiana czasowników trudniejszych, nieregularnych, jak i wokabularium. I dzisiaj zacznę Wam czytać początek historii. Anna Lucia Cambia la Vida. Anna va a Polonia en coche. Pasa por Francia, que tiene frontera con España, y también pasa por Alemania. Por el camino, Ana hace muchos descansos. En Francia, hace una parada en Lyon, en una gasolinera. Tengo que poner la gasolina al coche, pero no sé cuánta gasolina echar. Está pensando Ana. La gasolina aquí es muy cara. Solo le pongo la gasolina que necesito para llegar a Alemania. Después Ana va a la caja para pagar por la gasolina. Ana no sabe hablar francés, pero le enseña a la señora su coche. La señora, con una sonrisa, le dice el precio en francés. Son 48,69 euros. Ana paga en efectivo. Cuando Ana va, saca el dinero del monedero, le caen 10 euros al suelo. Pero ella no se da cuenta de eso. Detrás de ella hay un chico que recoge los 10 euros y se los devuelve. Najważniejsze słowa z tego fragmentu to będzie la frontera, granica, la gasolinera, stacja benzynowa, poner la gasolina, tankować samochód, necesitar, potrzebować, pensar, myśleć, una sonrisa, uśmiech, devolver, czasownik nieregularny, ona ue, zwracać. To są najważniejsze słówka z tego fragmentu. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Zapraszam do komentowania. I nos vemos. Ciekawe, co się stanie. Jak potoczą się dalsze losy Anny? Co się stanie z tajemniczym chłopakiem, który jej oddaje pieniążki? Także zapraszam za tydzień. Muchas gracias. Nos vemos. Ciao.